pytanie o pozycję walki w sytuacji samoobrony i czy jakichś utarczek ulicznych, czy przyjmować tą gardę, nie przyjmować, jak to powinno być. Temat był już poruszany, co prawda w innych nagraniach, no ale tak przy okazji, więc tutaj skupimy się tylko i wyłącznie na tym, na tym temacie. Przede wszystkim nasza postawa, nasza pozycja powinna być nieagresywna, nieprowokująca, ale jednocześnie chroniąca mnie przed ewentualnym niekorzystnym rozwojem sytuacji, tak? Teraz, więc na pewno odpada nam nasze stanie tutaj, zwłaszcza, że jeśli to nie jest jeszcze napaść bezpośrednia, atak bezpośredni, tylko wszystko jest jeszcze w fazie zamachu, czyli w fazie zamachu, a nawet jeszcze wcześniej, czyli po prostu konwersacja, i która nie wiadomo jak się potoczy, nie wiadomo jak się rozwinie, no to nie możemy przyjąć żadnej takiej pozycji, bo to prowokuje do walki. Patrząc z zewnątrz, wtedy ja nie wyglądam jako osoba, która chce starcia uniknąć i w wypadku zaatakowania po prostu się broniła i uciekła się do obrony koniecznej, ale osoba, która chce, jawnie chce bójki, jeśli tamten nie podniósł rąk przynajmniej w tym samym czasie, no to sytuacja będzie taka, że to ja zacząłem go atakować, bo wyszedłem do niego z pięściami, tak? Więc ja mam problem, więc ja mam w tym momencie problem prawnie, no bo nie broniłem się, nieważne co powiem. Zresztą zawsze w sytuacji, znaczy zawsze, nie zawsze, ale najczęściej w sytuacji właśnie tam starcia, jedna i druga osoba mówiła, ja się tylko broniłem. A tak naprawdę obaj uczestniczyli w bójce, bijatyce, zakłócaniu porządku i tam jeszcze pewnie parę określeń by się znalazło i na pewno się znajdzie w takiej sytuacji, zwłaszcza jeśli będą osobnicy nieskorzy do współpracy. Więc nie mogę tego zrobić, bo to mnie staje w niekorzystnym świetle. Pomimo tego, że ktoś mi tam groził, wrzucał, niepowiedziane, że wszystkie osoby to słyszały. Zresztą ludzki umysł, ludzka pamięć działa bardzo wybiórczo. Mamy nieraz tak, że ktoś do nas coś gada, coś mówi do nas, a my się gdzieś tam zamyśleliśmy i potem co? A tu przecież była osoba i mówiła obok nas, tak? A co dopiero gdzieś tam jest jakiś stres, muzyka, ja tu sobie tańczę, tam coś się wydzierają, wykrzykują, nie idzie dokładnie zrozumieć, no i kto poprze? Niby dużo osób dookoła, a nie będzie żadnego świadka, który tak naprawdę będzie mógł poprzeć moje zdanie. A ludzki umysł działa tak, że po prostu dziury sobie wypełnia sam, na podstawie swoich przeszłych doświadczeń i na podstawie swoich wyobrażeń jakichś tam, jakie ma o sytuacjach, więc i to jest udowodnione i zbadane, że no niestety świadkowie naoczni często nie są tak bardzo naoczni, jakby się mogło wydawać, że często osoba patrzy, a opowiada zupełnie coś innego niż tam było do zobaczenia, tak? Więc my musimy dać bardzo jasne przesłanki do tego, że my się bronimy, że my nie chcemy starcia, że my nie chcemy walki, że my zostaliśmy napadnięci, jeśli sytuacja się do tego stopnia rozwinęła. Więc jak to zrobić? Jak obniżyć pozycję? Jeśli rozmawiacie, generalnie to powinien być nawyk, że rozmawiacie z kimkolwiek, obcym od razu, ktoś przychodzi, od razu jest jedna ręka tutaj, mogą być dwie, ale jeśli to jest spokojna konwersacja, bo tam, nie wiem, przy barze i ktoś rozmawia, sobie stanąć, tak, słucham, jedna ręka zwinięta pod siebie, tak, żeby było z nią co zrobić, tak? A druga ręka jest tutaj. Teraz jedna ręka opiera się na drugiej i nie wygląda dziwnie, że ja rozmawiam i jestem tutaj. Co prawda to jest, jeśli ja stoję z jedną ręką zwieszoną, druga jest tutaj, to jest to nieagresywne, ale już jest stopień wyżej od tego. Bo ja wyciągam rękę, nie ma... Jaki jest powód, że ja ją tu wyciągam? Ja chcę się bronić, ktoś się czuje ja czuję jakieś zagrożenie, gdzieś tu widzę jakiś konflikt w tym, dlatego ja wystawiam jedną rękę. Jeśli ja stoję w ten sposób, normalnie sobie stoję i... No, no wiesz, no,
Tak. Czyli jestem zrelaksowany. Podparłem sobie po prostu ręką rękę, żeby mi było wygodnie. Więc rozmawiam sobie. Jestem już lekko wychylony do przodu. Kolana już są minimalnie zgięte, tak? Minimalnie. Nie staję na głęboko ugiętych kolanach jak do pozycji walki. Minimalnie je sobie uginam. Przenoszę ciężar ciała do przodu na przednią nogę. Czy to jest prawa, czy to jest lewa. Wasz wybór, tak? Na którą stronę wam jest wygodnie, aczkolwiek powinniście umieć operować z jednej i z drugiej strony, i z lewej, i z prawej, bo może nie być sytuacji takiej, że macie kwestię wyboru, tylko ktoś podszedł tutaj, jakoś ciężko się obrócić i sobie od razu stanęliście po tej stronie. Zmieniliście po prostu ręce i obciążamy drugą nogę. Więc jestem w tej pozycji, lekko pochylony do przodu. Pamiętam, aby głowa była leciutko opuszczona, aczkolwiek nie rozmawiam tutaj, wiesz, tam ktoś. Ręka jest tutaj. Ona mnie może chronić przed uderzeniem głową, przed jakimkolwiek atakiem ręką. Wtedy ta druga bez problemu może sobie wystrzelić do dowolnej akcji obronnej, tak? Czy to by miało być, że opieram rękę na jego głowie, bo tutaj chciał mnie ze zgrzywki ściągnąć, hop, przechwyt i jest strzał. To samo, jest ręka, leci ręka. Przechwytuję jego rękę, od razu wchodzę z uderzeniem łokciem, czy z takim uderzeniem dowolnym, tak? Czy tu blokuję, a ręka wychodzi stąd, bach, czy taki odwrócony liść, czy judo chop, ciachnięcie tutaj łapą w ten, bardzo, bardzo fajne trafienia. Reakcja jest dowolna, ale ja w każdym momencie jestem w stanie zareagować w sposób prawidłowy, a moja pozycja nie jest prowokująca do starcia. Teraz, jeśli już ktoś się staje bardziej napastliwy, idzie na mnie i bo słuchaj, jeszcze coś tam, jakieś tam drobne groźby może padały, nie jakieś poważne, ale no, czujemy się bardziej zagrożeni, to możemy mieć obie ręce, słuchaj, nie chcę problemu, tu już jest powód dla podniesienia tych rąk, bo on też jest pobudzony, ale te dwie ręce tutaj dają sygnał, ja nie chcę walki, nie chcę problemu. Nie chcę problemu, więc ręce wystawiamy przed siebie, otwarte, to jest klucz, żeby one były otwarte, bo jest to postawa nieagresywna. Jeśli łączę tu, no, głupio wyglądam, a poza tym no, pięści zaciska, tylko w głupkowatej gardzie stoi, tak? Chcę walczyć, więc jestem tutaj. Ale co to jest tak naprawdę? To jest po prostu garda, tylko z odwróconymi rękami, więc z tej pozycji bardzo w sytuacji, kiedy sytuacja się rozwinie niekorzystnie, jednak ktoś postanowi mnie zaatakować, to ja mam tu dwie ręce, tak? Mogą się bronić, może jedna wyjść, może druga wyjść, może się tu dziać multum rzeczy. Ja na wszystko jestem przygotowany. Oczywiście kolana dalej ugięte, tu już postawa nóg może się rozszerzyć, mogę stanąć szerzej, bo jak tu się bronię, przepraszam, nie chcę problemów, tak? Jestem opuszczony na nogach, a cały czas gotowy do walki, więc to jest nasza pozycja. Kiedy przechodzimy do gardy, żebyśmy walczyli tutaj, w ogóle nie proponuję nie przechodzić do tej gardy. Ona się sprawdza tylko w warunkach, moim zdaniem, tylko w warunkach sportowych, gdzie mamy duże rękawice, czyli kickboxing, muay thai, box, tak? Bo rękawice tu jest dużo po dłużej. Jeśli tak będziecie mieli rękę i dostaniecie tutaj w tą rękę, uszkodzona ręka i tak wybite zęby najprawdopodobniej, tak? Więc nie tutaj, zostawiamy tą rękę, najwyżej ona się cofnie, jeśli będzie musiała się ta garda cofnąć, to cofnie się po prostu tutaj do podwójnej zasłony głowy. Oczywiście tak, mam otwarty brzuch, drodzy bokserzy, ale jak się ma rękawice, to się można zasłonić tutaj, mieć zasłoniętą całą głowę, bo mam takie wielkie ochraniacze, bo nie umiem uderzać pięściami, żeby sobie nie zrobić krzywdy, więc po to potrzebuję milion owijek i wielkich rękawic. I wtedy sobie mogę zasłonić tułów, tak? Ale zawsze na tułów więcej wytrzymam niż na głowę, więc zasłaniam głowę i już pracuję nad jakąś inną rzeczą, przesuwam się, pracuję, bo oczywiście nie będę tak stał godzinę, on mnie będzie okładał, bo nie wiem, bo się zmęczy, albo nie wiem co, po prostu porazi go, jednak dojdzie do niego, że jestem taki cudowny, że jednak nie ma szans ze mną, tak? Więc w razie konieczności garda zejdzie tutaj, ale zaraz znowu się otworzy, bo po prostu ręce jak są otwarte, one wyłapią znacznie więcej niż takie, tak? I poza tym otwartą ręką mamy
nawyk tutaj, jest to nasz odruch. Twarda ręka, chcemy coś łapać. Zamknięta ręka, chcemy odpychać. Nie będziemy z zamkniętymi rękami się tutaj bronić. Zauważcie, osoby, które są napadane, jak się bronią, jest tutaj. Zresztą starczy zerknąć na to, jak walczą zawodnicy MMA, tak? Bo tam są malutkie rękawiczki, już nie idzie stąd się zasłonić całej twarzy. Wszystko jest tutaj, jest wszystko na czuciu, na ostrożności. A zerknijcie sobie, co jeszcze lepiej to widać. Różnica nie jest znacząca, ale widać to jeszcze lepiej. Zapomniałem teraz nazwy, ale w Ameryce Południowej, w Brazylii bodajże jest rozgrywany, są rozgrywane takie walki MMA, ale kompletnie bez ochraniaczy. Na gołe pięści, gołe klaty, wszystko praktycznie, tylko w gadkach to sobie walczą. I tu widać, jak ważne jest to po prostu, że ta garda pracuje, że ona jest tu otwarta, a nie taka skulona zamknięta. O samej gardzie będzie jeszcze osobne nagranie. Także sumując, jeśli z kimś rozmawiacie, ktoś chce i utknęliście, tak? I utknęliście, że nie przechodzicie i tam dobra, nie mam fajnie i odchodzę. Tylko utknęliście i z kimś rozmawiacie, stoimy sobie w ten sposób, tutaj sobie spokojnie gestykulujemy. Następnie, jeśli ktoś zaczyna być trochę bardziej agresywny, ręce otwarte, nie. Cofam się do tyłu, ale dalej mój ciężar jest wychylony do przodu, żebym w razie czego mógł wejść, tak? Zrobić swoją ulubioną akcję. Czy tam wejść w pas i rzucić, czy zrobić unik i załadować bombę, czy zrobić unik i z kolanem. Dowolna wasza akcja. Dlatego też drobne dostosowania pozycji muszą być do waszych rzeczy, które wam wchodzą po prostu na automacie. Tak więc jestem tutaj. A jak już muszę walczyć, to tak samo. Poruszam się, ręce są tutaj. Wtedy mogę uderzać. Jeśli macie otwarte ręce i ktoś was zaatakuje i tylko wystawicie ręce, osoby z zewnątrz widzą, że co, no odpychał go. Inna sprawa, że nasadą dłoni można wyprowadzić całkiem potężne uderzenie. Ale to pokazuje, tak, nie, miał otwarte ręce, odepchnął go, tamten się przewrócił, no przypadkowo może trafił. Musicie pamiętać o tym, że jak czegoś świadkowie nie zobaczą na 100%, a często nawet jak widzą na 100%, ich mózg wypełnia luki albo po prostu czysto konfabuluje, bo po sytuacji dochodzą w grę jego wyobrażenia, jak takie coś powinno być, jak coś, a może mnie lubi bardziej, albo jego z jakiegoś powodu, bo nie wiem, bo on miał lepszą fryzurę i te rzeczy naprawdę mają znaczenie w podświadomości, więc my musimy zrobić wszystko, żebyśmy nie tylko się bronili, ale wyglądali tak, jak się bronimy, tak? To częstokroć jest ważniejsze, to czy my wyglądamy, jakbyśmy się bronili, a nie czy bronimy się faktycznie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz przy każdej z tych pozycji, która jest ważna, musicie być gotowi do podjęcia akcji, więc w głowie musicie mieć, aha, ruszy, to ja robię bach, tak? Taką i taką, swoją jedną akcję, nie, że a jak ruszy tak, to zrobię to, a jak ruszę tu, to zrobię tamto. Przypominamy nagrania treningu oparty o odruchy, reakcje odruchowe w walce. Przypominam, że jest to tak naprawdę jest to kompletnie co innego niż lansowane przez środowiska samoobrony, że wykorzystania swoich naturalnych odruchów do walki. To zupełnie nie o to w tym chodzi. Także polecam tam zerknąć. Więc ja muszę być gotowy na podjęcie akcji. Więc jak ja stoję tutaj, rozmawiam, to nie sobie, że tak powiem, w tą dyskusję wchodzę i ja już tu się zastanawiam. Nie, ja jestem cały czas gotowy. Tu niby mówię, ale w każdej chwili moja reakcja jest taka, że głowa się pochyla do dołu, bo mogło być jakieś uderzenie, więc czoło w dół, głowa do dołu, ręka wychodzi do przodu, zawsze coś złapie, czy zablokuje mnie przed jego uderzeniem, czy oprze się tu o jego głowę i druga od razu wchodzi, tak? Zawsze musicie być, że tak powiem, nastawieni już na tą reakcję, a rozmawiać tylko i wyłącznie przy okazji, a nie skupiać się na samym tym fakcie. Macie się skupić na swojej reakcji, ona musi być. Oczywiście nie wchodzimy tak głęboko w wizję swojej akcji obronnej, że dziewczyna coś do nas zagaduje, a my ją bach,
bo tak bardzo uwierzyliśmy, że ja tu się muszę bronić, tak? Także takich rzeczy nie robimy. Dobrze, to tyle o temacie przyjmowania gardy w sytuacji właśnie konfrontacji ulicznej. W cudzysłowiu, nie chodzi o, o bójki uliczne, street fighter, te rzeczy, tylko po prostu, że rzecz się dzieje na ulicy, nie jest to, nie jest to bezpieczne. Nie są to warunki bezpieczne, klubowe czy turniejowe, tylko pewnie nieprzewidziana sytuacja, więc dlatego uliczne, a my oczywiście uczestniczymy tylko i wyłącznie w obronie koniecznej. Także bądźcie bezpieczni, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.